Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Tu słyszymy, kolega Zbyszek powiedział właśnie, że na Gorzałę przyjechaliśmy, ale my nie przejdziemy na Gorzałę. Na Giewont przyjechaliśmy, zobaczmy, koledzy, jest bardzo późna pora już. Ponad 19, chyba 10, 12 tutaj trwa koszowanie na lot finałowy na MWG Giewont. Tutaj zobaczmy, co się dzieje. O, cześć, tu koledzy mają. Cześć, cześć, witamy, cześć. Witam, tu koledzy, zobaczmy, cześć, noszą te gołębie, o. Już teraz jest jasno, zobaczmy, cała komisja jest, witam kolegów wszystkich. Cześć, witamy wszystkim. Serdecznie, pana Krzysia. Nie ma w bambus, tutaj popatrzmy, tu są gołębie. Ile macie już zakoszowanych? Tam kolega jest przy komputerze. 45. Ile? 45. To jeszcze nam zostało gdzieś z ile? 50? Tak. No zobaczmy, tutaj się rozglądnijmy, tak popatrzmy, stoły, żebyśmy ustalmy to, że zobaczmy, stoły są tutaj. Jestem trochę zaskoczony, żadnej konsumpcji nie widzę tutaj, żeby była, także... Będzie, Nie, ja tylko tak, tak wiesz, żeby komisja jest trzeźwa, także ilość się zgadza. Jasiu, powiedz, lot, decyzję widzieliśmy, kolega podejmował o przełożeniu, ale prognoza pogody w dniu dzisiejszym spowodowała, że lot będzie jutro się odbywał. Akurat właśnie trafiliśmy na koszowanie, lot będzie z jakiej odległości, Jan, powiedz? 435 km. Tutaj jeszcze zobaczmy. Pieczęteczka jest na szczytełku. Każdy go, który został zakoszowany na lot finałowy, został opieczęciowany na skrzydłach. Kabina będzie blombowana też, na miejscu będzie rozblombowana, wszystko jest nagrywane. Plombowana. 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 No, BP to tam nie da. Po góralsku tak może być. To my sobie tak żartujemy, ale teraz kto jedzie z gołębiami? Ta sama ekipa co latach poprzednich? Tak, tutaj kolega Andrzej Traczyk, to jest mój kierowca przez wszystkie lata i brat mój jako konwojent Staszek. Czyli Staszek i kolega Andrzej będą jechali. Jak będą, jak się nazywa, na miejscu? O której godzinie planujecie wypuścić już? Myślę, że jak warunki pozwolą, to 7:30. Tak. Ten dystans, który mają do przelecenia, ile to jest dokładnie stąd? 435 km. Zobaczymy, o której tak się będziemy ich spodziewać. Jak tak planujesz mniej więcej, Jan? Ja myślę, że będzie bezwiecznie, nic im nie powinno przeszkadzać, a nawet tu końcówkę ma im wiatr troszkę pomóc, to myślę, że po 14 powinny być gołębie. Tak myślę, ale zobaczmy, czy to się uda tak puścić, nie? To zobaczymy. 5 minut my się spóźnili, to był 400, mój 401. A, ale dwa razy. My tutaj po drodze kolegę Tomasza odwiedziliśmy, tam pod, jaka to była miejscowość? No i teraz Nowego Sącza. No, troszeczkę dalej. Barbal. To był oddział Lima, a za Limanową. Limanowa 2 oddział, 447 tutaj. Tak, tutaj bagietka z nami jeździ. Drugiego mamy tam. Drugi bagietka. Tak widzimy, no to dobrze, gdzie kolega miała, także ten. Tutaj widzimy, gołębiki już są puste. Jak tam w kondycji są gołębie? Ale może się ja nie będę pytał, wy złapaliście, nie? No to szczerze, jak dobrej? Dobre. Futrowane dobrze były? No takie, prawie. Prawie, no. Jutro z wiatrem, jak będzie lot, to takie fajne gołębie, nie ciężkie, bo takie. Jasiu, jak się spodziewasz dużo osób na tutaj? Ciężko powiedzieć, bo to w tego... Ciężko wyczuć, no ale nie możemy... Cześć Łukasz! Tutaj ciężko wyczuć, ale to powiedzmy szczerze, no niestety warunki są takie, a nie inne, z pogodą tutaj jest, a ona decyduje przede wszystkim o tym organizowaniu lotu, no musimy tutaj się dostosować, no nie, jeżeli nie będzie takiego hucznego finału jak to zwykle, no to będzie takie... Myślę, że będzie huczne, ile nas będzie, tylu nas będzie. Relacje chciałem zrobimy... jeszcze tu dodać i złożyć życzenia mojemu kierowcy, bo 50 kończy. Także impreza będzie także na pewno. Gratulujemy i wiemy, kto będzie stawiał. Jeszcze musi szczęśliwie wrócić, dojechać. To wróci, wróci, spokojnie, my poczekamy. Także nie będzie problemu, dobrze. Czekaj, ostatni gołąb 21:43, tak? Dobrze, za chwilę jeszcze przerwiemy, teraz za chwilę będziemy patrzeć. Pana 50 wita pana. Tu zobaczmy. Wszystkie gołębie już są zakoszowane. Teraz tutaj Staszek z Andrzejem przygotowują samochód do odjazdu. Widzimy, to jest troszeczkę ciemno, ale my sobie wejdziemy do góry do kolegi Jana. Zobaczymy, ile tych gołębi wszystkich poszło. On nam to dokładnie powie. O, Jasiu, ile tych gołębi poszło wszystkich? 445. Teraz czy jakieś zostały? Zakładam, nic nie zostało, na finał poszły wszystkie, jakie były. Zakładamy teraz właśnie plomby. Zobaczmy, kolega
Na każdy kosz? Nie, nie, na kabinę, na kabinę, bo... Dobrze. No jak już jest... Tam już kabinę pokazywaliśmy. Jak jest zaciągnięte, co to jest? Protokół? Protokół potwierdzenia. Tak. Tu są osoby, które uczestniczyły w komisji wkładań. Tu są te plomby. Czyli Kozinoga, Sebastian Waksmucki, Wiesław Bobek, Stanisław, Jan Bochęczak, jeszcze Łukasz. Ci muszą się dopisać. Tu popatrzmy jeszcze, w Gołębnikach wygląda w ten sposób. O. Jutro w godzinach tak 14 gdzieś będziemy się spodziewać ich, zobaczymy. Tak, popatrzmy, nic rzeczywiście nie zostało. Tu woda na jutro już czeka w tych ponikach? Nie, 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 nie. To jest czysta woda, czysta, którą dziś była. To się wyleje. To oczywiście. Gdzie ty, bagietka, chodzisz? Z elektrolitem jutro dostaną wodę. Plomby, numery przeczytajmy. S13-00701. S13-00702. Idziemy je zaciągnąć. Ja wpiszę plomby. Chodź. Wpiszę ten numer, bro. Proszę, wpisz tam, Łukasz, te numery. Widzimy. Szuwanie zakończone. W Gołębie tutaj Zbyszek też oglądał i mi też oglądali, były w bardzo dobrej kondycji. No, miejmy nadzieję, ja się przygotował, liczysz, że nawet co jutro by nie przyszło, to przyjdzie następne dni, bo są bardzo dobrze przygotowane. Tak, no zawsze. Ale zobaczcie, trzeba się przymierzyć. To jest pierwsze miejsce od finałowe. A, to jest dla to coś, nagroda dla... To co się jutro wygra, nie? To może jeszcze nie robcie, bo... Kolega Zbyszek ma 5 Gołębi, tak? Troszkę my zmienili regulamin, zamiast domu będą kapelusze. A, to też spoko. Nieduża różnica. Pierwsze miejsce, drugie, tam kolejne są. O, chodź, tutaj zgasimy. Tutaj popatrzmy, drugie miejsce. I trzecie, o, to mamy wszystko. Może być trzecie już, no nie będę taki. Ale tu widzę, nawet, słuchaj, wy się nawet, Stanisław, postaraliście, że macie tak, złotą linitką, srebrną, ale też chyba złota, niby brązowa, ale to widzimy jest, no. No, tu wejdą fajnie. To będzie piękna pamiątka. No zobaczymy, kto będzie jutro w nich chodził. Chodź, Krzysztof, zawsze oryginalny. Idziemy za plomby, idziemy założyć. Od trójki zawsze można wrócić do jedynka. Dobrze. Teraz sobie zejdziemy tutaj ładnie. Popatrzymy. Wprawdzie już ciemno jest, ale to nic nie szkodzi. Tutaj koledzy poświecą. Poświecą. Tutaj kolega zaplombuje. Tak, i to zakładamy. Także już tutaj i to jutro będzie rozrywał potwierdzający. Kto jest potwierdzający? Masz już go do... Eugeniusz Koło z miejscowości Świebodzi. Świebodzi, tak. Tam przy Chrystusie tej figurze gdzieś to będzie? Tak, tak. Będziemy widzieć. Jest zaciągnięty, tak widać, to nie można wrócić. Dobrze. Numer... Tak, tak, ten jest właśnie 13. Tak, ten numer już pokazywaliśmy. Teraz tutaj kolejna plomba. Tak, bo tutaj jest to rozkręcane. Tak, tak, gołębie sobie spokojnie tutaj mogą... zaplombowane. Gołębie sobie mogą swobodnie dokładnie pojechać. Nawet słyszymy, cichutko jest teraz. No, koledzy zakończyli. O której zakończyliście koszowanie? Zaczęliście? 16.20. Czyli widzimy, jest godzina, teraz chyba 19.30, to już zakończone, czyli 3 godziny trwało koszowanie. Tak, bo to każdy gąb był pieczątkowany. No wiadomo, tak. Wszystko dokładnie sprawdzane, to dłużej zeszło niż... Dobrze. Niż tak, no nic, to na razie dziękujemy. I rano będziemy tutaj relacje zdawać, kurde, na bieżąco, co tu się dzieje. To w takich ciemnych okolicznościach, to zobaczę tutaj. Zobaczę po ciemku różne rzeczy. Dobra, do zobaczenia, dobry lot. Dobry lot.